Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Miron z kanału Miron Studio i witam was w trzecim vlogu z serii pseudo daily vlogu, bo to vlogi co drugi dzień, dwa dni zawiera każdy vlog. Poprzedni skończyliśmy na plaży na Lazurowym Wybrzeżu i powiedziałem, że będziemy szukać miejscówki, no i znaleźliśmy. Także, ta miejscówka, coś niesamowitego, zobaczcie. Taki widoczek. Także jeszcze raz, taki widoczek. Nelly, jakieś fotki tam robisz? Nagrywasz mnie, jak ja nagrywam ciebie. Super. Coś niesamowitego, będziemy mieli widoczek z okienka. Musimy zrobić sobie jakieś jedzonko. Czekaj, ja przed chwilą zrobiłem kilka shotów jeszcze z drona tego miejsca, co prawda niedużo, bo mi padał dron. A nie chcę też rozładowywać akumulatora i ładować drona teraz przy przetwornicy, jak stoimy. Najwyżej za chwilę na chwilę odpalę samochód, ale też nie chcę z tym ryzykować, bo jesteśmy w miejscu zagrożonym pożarem. Nie chcę, żeby ktoś się przyczepił, bo tu jest w pewnym okresie zakaz wjazdu. My trafiliśmy, że brama była otwarta, także no, nasze szczęście, że mogliśmy tu wjechać, ale nie chcę się narażać i kombinować, także będę się cieszył widoczkiem z drona, najwyżej polatam jeszcze rano. Zobaczymy, co ciekawego się da zrobić, ale myślę, że to jest perfekcyjne miejsce na nocne zdjęcia z długim czasem naświetlania. Także będziemy kombinować. Widać kilka wysepek, myślę, że to może wyjść miodzio. Biegam sobie tak, wiem, w laczuszkach, niebezpiecznie. Ale biegam sobie tak po tych skałkach i tak się jaram tym widokiem, że muszę wam go jeszcze trochę pokazać. No ja nie mogę, nie? Słyszycie to? Ja pierdziel. Mam ciary, nie? Ktoś słucha muzyki klasycznej, a jesteśmy w środku niczego. Ej, szczerze, pada taka decyzja, że uciekamy stąd. W sensie, może to dziwne, ale jest 23 i w środku niczego. Sprawdziliśmy na satelicie, tu nie ma chat, żadnych, nic. Jest, leci cały czas muzyka, taki chór piskliwy. Taki piskliwy chór. To jest co najmniej dziwne i nie wiem, czy to ktoś, czy co, ale generalnie decyzja padła, że taka, że zwijamy, jedziemy trochę niżej w dół, też z ładnym widoczkiem, ktoś stał kamperami, dołączymy się do nich, będziemy się po prostu czuć lepiej, nie? Czymkolwiek lub kimkolwiek to było, to jest gdzieś za tymi silosami w tym lesie. To nie na moje nerwy. Może jesteśmy młodzi i sobie wkręcamy za dużo, pewnie tak jest, ale wolę pojechać i mieć święty spokój, się wyspać na spokojnie. Dotarliśmy na drugą miejscówkę, może mniej wyjątkowa i piękna. Kamperek jakiś obok, niedaleko ulica. Trochę mniej spokoju, ale przynajmniej chór nam nie gra nad głową, czymkolwiek on był. Także lecimy spać, bo już dużo wrażeń na dzisiaj, także do zobaczenia jutro rano. Słuchajcie, jest poranek, wstało sobie słoneczko, my się zebraliśmy, spakowaliśmy cały namiot, cały sprzęt, wszystko, jesteśmy gotowi do drogi i lecimy znowu na plażę, tym razem w kierunku Saint-Tropez, dobrze mówię? Lecimy w kierunku Saint-Tropez, dobrze mówiłem. I tam się wykąpiemy, poodpoczywamy sobie troszkę dzisiaj, będzie taki dużo luźniejszy dzień, taki bardziej skierowany ku odpoczynkowi, będziemy mniej jeździli, a więcej sobie siedzieli i leżeli. Także w drogę ruszamy. Słuchajcie, nie znajdzie się może jakiś sponsor na takiego Jeepa, albo ewentualnie starego Defenderka Land Rovera. Mi się takim... Ewentualnie przyjmiesz. Przyjmę. Słuchajcie, jakby co... Macie w tym w komentarzu, nie tylko w opisie maila, ewentualnego sponsora, mogę naprawdę dużo zaoferować filmowych rzeczy i zdjęciowych, fotograficznych. Ewentualnego sponsora zapraszam do kontaktu. Co, orzeźwiona? Którym jachtem by dzisiaj? Może tym? Kurde. Ten tak, mówisz? Jestem ciekawy, czy nadejdzie kiedyś taki moment, że będę mógł sobie wsiąść do swojego jachtu i gdzieś popłynąć. Takie moje małe marzenie. Może kiedyś, na starość.
wybierałeś, więc... Przystanek pierwszy, pizzerka. Ogólnie jesteśmy niestety limitowani czasem do 2 godzin, ponieważ ten parking, który znaleźliśmy, jest do maksymalnie 2 godzin, tyle tam można stać. Ale już nie ma rodzimy, jest chociaż miejsce, a 2 godzinki chcemy się tego przejść, może szybko wykąpać, zobaczyć, pozwiedzać, nic tam wielkiego. Więc myślę, że te 2 godzinki wystarczą, a tymczasem zajmę się pizzunią. Powiem wam tak, wiele razy słyszałem, że są rzeczy ważne i ważniejsze. No tak, zasłonienie siebie nie jest istotne, ale twarz, pamiętajcie o twarzy, o zasłonięciu twarzy trzeba pamiętać. Możecie biegać nago, ale twarz zasłońcie. Idealny tego przykład. No i po tej pięknej Nicei, którą zobaczyliście z kilku ładnych perspektyw i z powietrza, tyle co udało mi się nakręcić w tym krótkim okresie 2 godzin, dotarliśmy do miejsca znowu pięknego. Mam nadzieję, że nic nas tu nie wystraszy, znowu na górze z pięknym, dosłownie przepięknym widoczkiem. Jest cudownie, Nelly? Mhm. Jest pięknie. Robimy sobie grilla, parę kiełbasek. Przed chwilą wzięliśmy też prysznic. Dzisiaj mamy też sąsiadów tutaj. Także myślę, że noc nie będzie straszna. O Jezu, statyw bym kopnął. Znowu mam nadzieję, że porobię jakieś nocne fotki i tym razem nie będę uciekał tak w popłochu. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeśli je będę robił, to na pewno wrzucę wam do filmu. Zobaczycie, co tam ciekawego wyszło. A tymczasem my, myślę, zjemy kolacyjkę, położymy się w spokoju, poodpoczywamy, nacieszymy się widoczkiem. No i wrócę do was pewnie jutro rano. Także do zobaczenia. No i witam was rano. Szybko poszło, nie? Dla nas była to dosyć długa noc. Zjedliśmy sobie, odpoczęliśmy, przyjechały 3 samochody, 3 spoko ziomków, fajne samochody. Posiedzieli. Wydawało mi się, że pewnie pojadą dosyć szybko. Ale to, co zobaczyłem rano, nie wiem, czy to widać, co jest na samochodzie wszędzie i na namiocie i generalnie na wszystkim. Jest taka warstwa kurzu, błota i wszystkiego. Generalnie przyjechała potem jakaś kolejna ekipa i postanowili palić sobie tutaj laczka. Na piachu i kamieniach i tak dalej, i tak dalej. Nie był to najlepszy pomysł z ich strony. Także wszystko mamy w kurzu i w piachu. No ale cóż, no nie możemy nikogo winić. Dobrze, że my tu się rozbiliśmy na dziko. Generalnie dosyć duża impreza tu powstała w nocy. Ludzie się bawili, śpiewali, tańczyli. No ale co, no, po jakimś czasie tam zostaliśmy. Trzeba będzie po prostu odkurzyć wszystko i będzie w porządku. A dzisiaj, jaki plan na dzisiaj mamy w zasadzie? Będzie, ale chyba odpuścimy, więc od razu pojedziemy do Włoch. Okej, czyli Monako i zaraz potem Włochy. Taki miałem mniej więcej plan. Także pakujemy się, zwijamy namiocik i ruszamy. Mapy. Faktycznie. Nie wiem, czy coś widać. Może zwiększy jasność. A, jest na maksa. Ale generalnie tu jest podobno granica Francji z Monako. Ale jaja, co? W ogóle śmieszne mega uczucie być w kraju, który ma 2 km2, tak? Tak. 2,02 km. 2,02, będąc dokładnym. Czyli jest mniejszy niż duża część polskich wiosek, pewnie większość. A to cały kraj. Dziwne uczucie.
zobaczymy, czy ładny kraj, czy nieładny kraj, możemy zwiedzić cały w jeden dzień. Wiecie, co mi się mega podoba? Na przykład taki salon mini w środku kamienicy. Świetnie to wygląda. A wcześniej mieliśmy salon z luksusowymi samochodami, takie ogólne. Były jakieś Lambo, jakieś Ferrari i tak dalej. W środku jakiegoś takiego kamieniczki, czy takiego ładnego budynku. Świetnie to wygląda. Te śliczne samochody w środku, to coś cudownego. A tak poza tym, to przed chwilą się nazywało Cook? Chyba tak, nie? Cook. Zjedliśmy bardzo dobrą i całkiem przystępnej cenie, jak na Monaco pizzu, nie? Zresztą widzieliście. Naprawdę smaczna, także jak ktoś będzie kiedyś w Monaco, Cook, polecam. Cooks, może Cooks, no coś takiego. Bardzo dobre. To, co tu się dzieje, jakie pieniądze tu są i jakie samochody i budynki i ludzie i generalnie aż mnie to przytłacza dosłownie, w sensie no, jest to tak przepiękne. Jesteśmy biedni, no taki wniosek. Nie no, tak na poważnie to robi to ogromne wrażenie, jest to wszystko przepiękne i takie majestatyczne, no generalnie coś niesamowitego. Tak jak tu stoję, no trzeba po prostu dostanąć i to poczuć, jest tu po prostu ślicznie i cudownie, miejsce naprawdę myślę wyjątkowe. Generalnie to, co tu się dzieje, jakie tu samochody są, budynki i tak dalej, robi to niesamowite wrażenie. Masa pieniędzy, budynki są niesamowite, takie majestatyczne. Budynki, które są, sprawiają wrażenie, jakby były już dosyć wiekowe, leciwe, te poza ścisłym centrum, ale i tak są przepiękne. Widać, że były budowane ewidentnie z rozmachem. A ty co, już wybierasz coś? No. Przyglądasz się, czy wybierasz? Powiem wam szczerze, piliśmy właśnie wodę za 10 zł. Byliśmy tak zesperowani. Tak odwodnieni. Ogólnie jak ktoś tu będzie jechał, to my szliśmy przez pół Monaco. Przez całą trasę nie było ani jednego jakiegoś sklepiku, w czym byłaby woda. Taki normalny same restauracje i to z reguły niesamowicie drogie. A tu jest ze 40 stopni w tym momencie. Ale zostały nam już tylko schody i z 3 uliczki do góry. No i tym oto sposobem, moi kochani, żegnamy się w zasadzie już z Francją w tym roku. Wracamy do Włoch, cały czas przy wybrzeżu, ale mamy przed sobą granicę francusko-włoską. Także papa Francja, miło było, ale się skończyło. Uciekamy do Włoch. Oczywiście nie mogło być za pięknie, pójść gładko i coś się wydarzyło na drodze. Jest potężny korek, stoimy do 20 parę minut, pół godziny. Nic się nie rusza, i jeżeli można sprawdzić, minęły nas na razie 3 karetki, 2 policje. Nie wiem, czy się stało, widzę tyle, że autobus wypuścił wszystkich ludzi z autobusu. Ale nie wiem, czy to, żeby ich przewietrzyć, czy może coś z tym autobusem, bo chyba się karetki gdzieś tam zatrzymały niedaleko właśnie. No, ale jeżeli poszło zobaczyć i zrobić rekonesans, wróci, to się dowiemy, co się dzieje. Ale z drugiej strony niby samochody jadą. Znaczy teraz to motory, ale jechały też samochody. Także wracają informacje. Nie,
nie widać, co się stało, bo nie wpuszczają bliżej. No. Ale stoi z 6 skuterów policji, 2 karetki. Bo o, jedziemy. Zaczęli kierować ruchem, jakby wyszedł Alisa z tą marchewą. No to dobrze, to ruszamy. Nikogo nie widać. W zasadzie to nie wiadomo, co się stało. Nie wiadomo, co się stało. No właśnie, nie było żadnego samochodu ani nic. Może ktoś po prostu zasłabł. Nie wiem, wydaje mi się, że ktoś na rowerze zasłabł albo coś takiego, no. Bo byli rowerzyści i pakowali kogoś do karetki i rower stał, więc albo się przewrócił, albo może zasłabł. Nie wiem, co dokładnie, być. Ale coś takiego. A spory korek to stworzyło. No i gorąco jest niesamowicie, 33 bardzo. Stopnie teraz. Jak teraz wyszłam, wiesz, jak było gorąco? No buchnęło, nie? Mi aż buchnęło, jest klima włączona w samochodzie, mamy 20 stopni tu zrobione. Odczuwane ze 40. Jak nie otworzyłem drzwi, to tak mi buchnęło jak z piekarnikiem. Dobra, powiem wam tak, w zasadzie to jesteśmy już na miejscu noclegowym, jest już wieczór, dużo nie zrobiliśmy, byliśmy jeszcze na szybko w galerii, już nie nagrywałem tego, bo nic ciekawego tam nie robiliśmy, oprócz zrobienia trochę zakupów na wieczór. I myślę, że w dzisiejszym vlogu może będzie trochę krótszy, ale byłoby na tyle. Zadłużyliśmy się znowu w pięknej miejscówce, mam nadzieję, że tym razem nic nas stąd nie wykurzy w nocy, no ale jest naprawdę znakomicie. To nagrywałem znowu parę shotów do reklamy namiotu, którą tutaj kręcę. Myślę, że po prostu też wam, jak będzie gotowa, gdzieś tam pod jednym z kolejnych filmów podlinkuję, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda w moim wykonaniu. No i cóż, to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. W zasadzie pewnie za kilka dni, bo to jest trzeci vlog, jeśli dobrze liczę. I kolejny pewnie będzie jeszcze w tym tygodniu, jak oglądacie ten, bo chcę wrzucać 2 w tygodniu te vlogi. Także cóż, z kolejnego vloga zaczniemy rano. Mam nadzieję, że ten wam się spodobał. Do zobaczenia jutro, a dla was za kilka dni. Trzymajcie się, cześć!